Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Zaczynamy od przekazania betlejemskiego światła pokoju. Wydarzenie to będzie miało miejsce już jutro, w piątek, 21 grudnia na Cieszyńskim Rynku. O godzinie 15 zabawy i robienie lampionów, o godzinie 17 powitanie, zaś o godzinie 17.10 przekazanie światła pani burmistrz, później mieszkańcom. Sporo będzie się działo w najbliższy weekend w Ustroniu. Na tamtejszym rynku w samo południe wielkie gotowanie wigilijnego barszczu. Na tym nie koniec kulinarnych atrakcji. O 12.30 warsztaty z lepienia uszek. O godzinie 16.00 koncert świąteczny Karoliny Kidoń. Koncertowo będzie w Ustroniu również w niedzielę już od godziny 15.00. Na tym nie koniec atrakcji, bo najbliższy weekend w Ustroniu odwiedzi świąteczny konwój Radia Z. Także sporo będzie się działo. Na kiermasz bożonarodzeniowy zaprasza w sobotę koło gospodyń wiejskich z Dębowca. Odbędzie się w salce parafialnej przy kościele świętej Małgorzaty od 9 do 16. W niedzielę można się wybrać do Teatru Elektrycznego w Skoczowie. O godzinie 18.30 odbędzie się retransmisja z Teatru Bolszoj Dziadek do Orzechów. Sporo będzie się działo w naszym regionie w drugi dzień świąt, czyli 26 grudnia. Wisła zaprasza do Strefy Białych Świąt. To cykl muzycznych spotkań. 26 grudnia w samo południe na placu Hofa wystąpi orkiestra Dobra Nowina z Wisły. Świąteczne koncerty w Wiśle zaplanowano do 6 stycznia. Koncertu kolęd i pastorałek nie zabraknie w święta w Koniakowie. W tamtejszym kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja wystąpi zespół regionalny Istebna o godzinie 18.00. Kolędowanie w drugi dzień świąt również na Skoczowskim Rynku o godzinie 19.00. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.